Siemano, witam w kolejnym odcinku. Dziś pogadamy sobie o inwestycji w skrzynki. Przedstawię moim zdaniem kilka dobrych typów. No i skrzynki wydają się naprawdę spoko w tym momencie, choć teraz sobie troszkę niestety urosły. Natomiast to, co mówiłem w poprzednim odcinku, mianowicie o Kopenhadze i no co jest rzutem monetą, no bo albo będą fajne wzrosty, albo będą spadki i nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, to jako taka dywersyfikacja to skrzynki wydają się właśnie spoko. No bo nieważne, jaki będzie ten przyszły major, to skrzyneczki to jest takie coś, jest w miarę stable rzeczą, która po prostu rośnie w górę. Jedyną jakąś tutaj opcją to jest, no że Valve coś pozmienia z systemem dropów tych nowych, albo jeszcze gorzej ze starymi. Natomiast no, raczej mi się nie wydaje, jedynie coś może z nowymi. Natomiast te stare skrzynki z rare case'ów powinny raczej zostać no, na swoim miejscu. Ten sam system. Skins Monkey to strona do wymieniania i kupowania skinów. Można tu fajnie zarobić, szukając craftów, bo strona nie wlicza cen naklejek do wartości skina. Z moim kodem Rafikos możecie odebrać do 5 dolarów bonusu przy wymianie i plus 35% do wpłaty. Zacznijmy sobie jeszcze od tego, dlaczego aktualnie skrzynki są no, w miarę nisko. Jest to oczywiście spowodowane ich otwieraniem. To jest taki najważniejszy faktor, który wpływa po prostu na ceny skrzynek. No i trochę ono spadło, nawet no, dość znacząco od tych dużych pików, no bo po prostu ten content w tym CS2 no, pozostawia wiele do życzenia. My gramy ogólnie pod to, że no w przyszłości mamy nadzieję, że to się zmieni, nie? I że tych openingów będzie więcej, że będzie ten nowy content, no i ludzi też będzie więcej, co się na to przełoży, po prostu na te zyski. No i zaczynając od prime dropów, czyli to na te skrzynki mamy 99% szansy, że wypadnie, to tu tak właściwie no poleciłbym dwie, czyli skrzynia załamania, skrzynia ukąszenia węża, to są takie klasyki. I kiedy wejdzie po prostu nowa skrzynka, to ona wchodzi na to miejsce, no i wypada, no 90% powiedzmy skrzynia załamania, jest jakaś szansa mała, że wypadnie też, że pierwszy wypadnie snakebait. No i wtedy taka skrzynka, która wypadnie, robi fajny pik w górę, w tym wypadku załóżmy, że snakebait się przesuwa na ostatnie miejsce, no i też tą cenę zalicza wyżej, nie? Bo będzie właśnie następna w kolejce do wypadnięcia. Też kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest po prostu, co w danej skrzynce jest, jakie kosy, jakie rękawiczki, jakie skiny poboczne. Dlatego może być na przykład tak, że ja jakieś mówię, że jakaś skrzynka jest spoko, jest na, załóżmy na cenie 10 zł, po czym nagle wchodzi kolejna skrzynka, która ma taki sam drop, no i automatycznie cena z tych 10 zł no spadnie, więc to też trzeba brać pod uwagę. Dalej bym przeszedł do discounted cases, czyli ich w ogóle już nie możemy zdobyć. Jak na to, że wypadnie jedna z tych, jest 1% szans, no to 99, że jedna z tych, no to discounted nie ma, ich już nie będzie ani jedna więcej. No i tutaj te e-sportsy to nie polecam, więc tutaj jako takie w miarę stabilne przetrzymanie pieniędzy, no to między tymi trzema bym się ewentualnie zastanawiał, choć ja i tak jestem zwolennikiem inwestowania w skrzynki troszkę tańsze. A no i też pamiętajcie, że wszystko to, co mówię, to są moje opinie, też dokonajcie własnego researchu, bo to jest bardzo ważne, najważniejsze, nie? Bo ja wam mogę wskazać kierunek, drogę, powiedzieć jak to działa, ale na końcu to wy te pieniądze wydajecie. No i właśnie zaczniemy sobie od tych tańszych skrzyneczek. Tutaj na początku mamy skrzynię Horyzontu, strefy zagrożenia, one są gdzieś tam w okolicach tych 4 zł, w takich właśnie oscylują, no i one właśnie bardzo, no fajny pik trochę w dół zaliczyły po tych tutaj wzrostach przy wyjściu CS2, trochę po nich, no i jeszcze skrzynia CS20. No i tu nie będę mówił dlaczego każda, a nie, tak a nie inaczej, na pewno Prismatu, Dangery mają fajne koski, nie jakieś takie giga top tierowe, ale spoko nawet koski, spoko wykończeniami, tutaj na przykład z tego co pamiętam mamy Talona, Case Hardened, więc potencjalny Blue Gem. No i na końcu mamy skrzynie z fajnymi kosami, które są no troszkę droższe od poprzednich, natomiast one też dość fajnie piknęły w dół, na przykład taki rewolwer za 8 zł, no to jest potężnie. No i tu mamy po prostu te fajne kosy, fajne wykończenia i tutaj akurat Wildfire, tutaj ma akurat Bowiego, natomiast też dość, wydaje mi się, że ta skrzynka fajnie może sobie też działać w tej przyszłości. I co? Te drogie skrzynki, kurczę, nie pchałbym się aż w to bardzo. Tak moim osobiście zdaniem wolę kupić po prostu więcej tańszych trochę skrzynek, więc takie 10 zł to imo max za skrzyneczkę. Pamiętajcie przede wszystkim o własnym researchu, jest na przykład strona CS2 Stash, tu możecie sobie zobaczyć co z danej skrzynki leci, z tych które wymieniłem, może zobaczyć też inne skrzynki, może akurat waszym zdaniem inne też są ciekawą opcją. No i wydaje mi się, że skrzynki po prostu fajną są alternatywą taką do dywersyfikacji aktualnie, no na ten najbliższy major. Dzięki za dziś, do następnego, cześć, pa pa.